Witajcie, dzisiaj film dla tych, którzy do spękaczy jednoskładnikowych podchodzą z dużą nieśmiałością. W filmie pokażę, jak zrobić, żeby jakoś to wyglądało. Jak widzicie, ozdobię segregator. Krok pierwszy, maluję całość farbą akrylową. I tu istotny jest kolor. Najczęściej jako podkład wybierane są ciemne farby. Ja proponuję jasny odcień. Ciemna farba, która wychodzi spod spękań, może czasami zdominować całą pracę. Po co ryzykować? Warto spróbować jasną farbę. Świeczką przetrę rogi. Później pozwoli mi to łatwo zetrzeć drugą warstwę farby. A teraz nałożę spękacz jednoskładnikowy. Nakładam byle jak. Jeżeli chcecie uzyskać idealny efekt, trzeba najpierw spękacz rozmarować pędzelkiem, a potem wyrównać gąbeczką. Ale nawet przy tak niechlujnym rozłożeniu spękacza, jasny podkład uratuje nam całą sytuację. Kształt ostateczny spękań zależy od wielu zmiennych. Temperatury czy wilgotności powietrza, od tego czy nakładamy farbę pędzlem czy gąbeczką, a także od kierunku, w którym to robimy. A ja na przekór wszystkiemu nakładam spękacz byle jak i byle gdzie. Tam, gdzie później przykleję serwetkę, to mam go mniej lub wcale. Gąbeczka powoduje, że na preparacie tworzą się bąbelki. Znikną podczas schnięcia. Po dokładnym wysuszeniu powierzchni będę nakładała białą farbę akrylową. I to już trzeba zrobić w miarę starannie. Farba prosto z tuby nakładam miejsce przy miejscu. Nie poprawiamy fragmentów pomalowanych na biało kilka minut temu. Taki zabieg zniszczy całkowicie pracę. Zamiast domalować, ściągniecie zarówno białą farbę, jak i podkład. Wyjdzie dziura. Już widać, że druga warstwa zaczyna pękać. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że wszystko ok. Natomiast jeżeli po 2-3 minutach nie pojawiają się żadne pęknięcia, warto sobie pomóc suszarką. Spękania wychodzą najgorzej, jeżeli jest chłodno i wilgotno. A tak wygląda sucha praca. Papier 180, więc dosyć gruby, przecieramy brzegi. Teraz będzie można przykleić serwetkę. Wzór jest bardzo duży, nie jestem w stanie nakleić go ładnie pędzlem. Będę przyklejała na żelazko. Całą powierzchnię pod serwetką dość grubo pomaluję klejem Hobby Glue. Potem już żadna zmarszczka nam nie grozi. Smaruję dość grubo i pozostawiam do całkowitego wyschnięcia. Przyklejała będę oczywiście tylko jedną górną warstwę serwetki. Żeby nie było widać brzegów, postrzępię je za pomocą pędzelka i zwykłej wody. Oprysowuję wodą konturę i odrywam. Nie musi być idealnie, po prostu muszą zniknąć proste cięcia nożyczkami. No dobrze, przełożyłam się troszeczkę. A teraz przykładamy serwetkę, przyciskamy pergaminem, czyli papierem do pieczenia, a następnie prasujemy. Bez pary na dwie kropki. Tempo jest przyspieszone, ale minutę do dwóch trzeba pracować, aby porządnie chwyciło. W międzyczasie pergamin można podnosić i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. To widać, gdy serwetka połączy się z klejem. Jakby to inaczej opisać? No, po prostu jest przyklejona. Została ostatnia rzecz, czyli polakierowanie serwetki. To robimy szybko i zdecydowanie. Jeżeli chcemy coś dodatkowo dokleić, robimy to po wyschnięciu lakieru. Film znajdzie się w dziale dla początkujących, więc teraz powolutku, bez przyspieszeń, serwetkę kleimy tak. Spękacz kładłam byle jak, więc efekt jest adekwatny do wkładu pracy. W tej sytuacji trzeba to zaklejstrować. Zrobimy miejsce na napis. Wycięłam z papieru prostą maskę. Teraz wystarczy tylko potapować gąbeczką i miejsce pod napis zrobione. A przy okazji segregator trochę zyskał na urodzie. Nie chciałam dokładać kolejnych kwiatków, bo co za dużo, to niezdrowo. A teraz pędzelkiem trochę bajerów tu i tam. Dla przyzwoitości 5 minut i dajemy pracy poczucie staranności. Małe cieniowanie i wydaje mi się, że praca wygląda nieco lepiej. Napis listy wydrukowałam na drukarce i zamalowałam ołówkiem jego lewą stronę. Teraz wystarczy przejechać długopisem po awersie, a następnie poprawić flamastrem bądź farbą. W kamerze nie widać, ale uwierzcie na słowo. Teraz wystarczy pracę polakierować i gotowe. I jak Wam się podoba jasny podkład przy spękaczu jednoskładnikowym?
Nawet szerokie spękania nie zdominują serwetki. Delikatne akwarelowe kwiatki wyglądają całkiem przyzwoicie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.